Zjednoczonej Prawicy otwiera kolejne posterunki policji. Setna placówka została odtworzona w Tubeninkach. Już 86% Polaków czuje się bezpiecznie. W uroczystości otwarcia posterunku w województwie warmińsko-mazurskim uczestniczyli w czwartek m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Joachim Brudziński. Dziś możemy pokazać rzeczywistą odbudowę i posterunków i morale policji, która dba o bezpieczeństwo Polaków, powiedział szef rządu. Przypomniał też, że rząd PO-PSL zlikwidował ponad 400 z 817 posterunków. Nie może być tak, szanowni państwo, żeby nasi dostawcy pizzy dojeżdżali szybciej na telefon do domów niż policja. A tak się niestety dzieje, jeżeli posterunki policji są odległe o kilkadziesiąt kilometrów, czasami rozrzucone tak rzadko, że mieszkańcy nie czuli tej bliskości, funkcjonariusz nie czuli tego bezpieczeństwa. I dzisiaj mamy to bardzo wyraźnie potwierdzone w badaniach społecznych, gdzie mieszkańcy mówią, że czują się dużo bezpieczniejsi. Minister Joachim Brudziński zapowiedział z kolei, że do policji trafią kolejne śmigłowce Black Hawk. Decyzją pana premiera będą kolejne Black Hawki trafiały do polskiej policji. Ten trzeci już zamówiony, ale kolejne dwa. Proszę państwa, w tym wszystkim też jest taka odpowiedzialność i racjonalność, bo pan premier wyraził zgodę na to, swoją akceptację, żeby te najnowocześniejsze Black Hawki nie stacjonowały w Warszawie, ale zostały skierowane w te rubieże Rzeczpospolitej. Jeden będzie tutaj, na Warmii i Mazurach. Drugi będzie w Zachodniopomorskim, trzeci będzie na Dolnym Śląsku, czwarty będzie na Podkarpaciu, a piąty będzie w Warszawie. Bo wszyscy Polacy mają takie same prawo do poczucia bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński odwiedzili także Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Była wiceminister finansów Agnieszka Królikowska złożyła w czwartek zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Obradom przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska. Agnieszka Królikowska funkcję wiceministra finansów pełniła pod koniec rządów koalicji PO-PSL w latach 2014-2015. Była jednocześnie generalnym inspektorem informacji finansowej, generalnym inspektorem kontroli skarbowej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Polski lub Unii. Jak zeznała świadek w okresie jej pracy w resorcie, istniała świadomość problemu związanego z podatkiem VAT oraz akcyzą. Dla mnie luka VAT-owska była poważnym problemem nie tylko z punktu widzenia wpływów do budżetu państwa, ale również wpływu na uczciwą konkurencję. Kierownictwo resortu tego nie kwestionowało, zeznała była wiceminister. Przyjęłam stanowisko, że rozwiązania branżowe nie przynoszą efektu. Potrzebne są rozwiązania systemowe, powiedziała świadek. Zdaniem poseł Małgorzaty Janowskiej, która zasiada w komisji zapewnienia świadka, nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Wnioski wypłyną same przez się, dlatego że świadkowie, którzy tutaj oczywiście przybywają i nam zeznają, ewidentnie w niektórych kwestiach nie mają pamięci, czyli zapominają o niektórych ważnych kwestiach, pamiętają o drobnych jakichś incydentach, drobnych sytuacjach, ale nie zmienia to faktu, że widać, że nic nie było robione. Jedyną akcją w tych latach, które był problem osobami, które wyłudzały VAT, była tylko i wyłącznie loteria paragonowa, czy tak jak wczoraj zeznała akcja uświadamiania młodzieży, że warto brać paragon. Szacuje się, że w latach 2007-2015 Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w czwartek plan modernizacji technicznej sił zbrojnych do 2026 roku. Do wojska ma trafić 185 miliardów złotych. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślił, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych mających wpływ na rozwój polskiego wojska. Zaznaczył, że wartość tego planu jest rekordowa. Ten plan zakłada modernizację o wartości, uwaga, to bardzo ważne, 185 miliardów złotych. To jest o 45 miliardów złotych więcej niż plan poprzedni. A więc jest to rekordowy plan, jeżeli chodzi o wartość. To jest oczywiście duże wyzwanie, ale także duża szansa rozwoju zdolności obronnych Wojska Polskiego. Chciałem państwa zapewnić, że w sposób zdecydowany i skuteczny będziemy zmieniać oblicze Wojska Polskiego, w sensie wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, liczniejsze Wojsko Polskie, bo też jest
cel, który sobie postawiłem, będziemy konsekwentni w tych działaniach. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że co do zasady nowoczesny sprzęt będzie kierowany na wzmocnienie wschodniej flanki kraju. W tym kontekście przypomniał, że powołał już czwartą dywizję, która ma operować właśnie na wschodzie. Szef ONU podkreślił też, że wśród priorytetów jest zakup samolotów piątej generacji. Wydalony z Norwegii konsul Rzeczypospolitej Sławomir Kowalski został odznaczony przez ministra sprawiedliwości medalem zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości. W trakcie uroczystości szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że konsul Kowalski wielokrotnie okazał osobistą odwagę, empatię i zaangażowanie. Dodał, że konsul wyciągnął pomocną rękę symbolizującą państwo polskie do rodzin, które były bezradne i znajdowały się w sytuacji beznadziejnej. Pan konsul swoją odważną, profesjonalną pracą udzielił realnej pomocy ponad 150 polskim rodzinom. To dzięki jego zaangażowaniu, dzięki jego pracy, dzięki jego pomocy w bardzo wielu wypadkach udało się odzyskać polskie dzieci, które gdyby nie ta pomoc, gdyby nie ta wyciągnięta ręka pana konsula z sercem, z zaangażowaniem okazywanym rodzinie, to zapewne niestety znaczna część tych dzieci bezpowrotnie zostałaby polskim rodzicom odebrana. Pod koniec stycznia MSZ Norwegii poinformowało, że zdecydowało o wydaleniu Kowalskiego, znanego z walki o prawa polskich dzieci z tamtejszym urzędem Barnevernet. Władze Norwegii tłumaczyły swoją decyzję tym, że konsul prowadził działalność niezgodną z rolą dyplomaty. W dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zaprezentowano w czwartek projekt wystawy stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Placówka ma zostać otwarta na początku 2023 roku. Część muzeum jest już dostępna dla zwiedzających. To będzie jedno z najważniejszych miejsc na muzealnej mapie Polski, pokazujące trudną historię naszego państwa, ale też siłę polskiego narodu, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Najważniejsze części wystawy stałej będą poświęcone żołnierzom wyklętym i więźniom politycznym. Państwo będziecie mogli zobaczyć te najważniejsze postacie, wydarzenia i miejsca oporu po 1945 roku, oporu przeciw komunizmowi. Ponadto, proszę Państwa, będzie też część, ten słynny 10 pawilon, gdzie będzie można zobaczyć cele, w których odtworzone jeden do jednego, jak Państwo wielokrotnie mogliście zobaczyć, gdzie m.in. znajdował się rotmistrz Witold Pilecki. No i proszę Państwa, będzie jeszcze część poświęcona bezpiece, też jeden taki fragment. Mogliście Państwo zobaczyć, jak wyglądało na przykład przesłuchanie, jak bardzo one były brutalne. Przypominam, że w tym miejscu przesłuchiwano, zameczono nawet, myślę, że około 1000 osób, historycy wskazują. Tak? Dlatego jest to też taka symboliczna Golgota Polski. Wiceminister zaprosił również na uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na terenie dawnego więzienia odbędą się w piątek główne uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy niezłomnych. W porcie Gdynia powstanie nowy publiczny terminal promowy. Dzięki inwestycji można będzie w krótszym czasie obsłużyć większą liczbę jednostek. Port będzie mógł przyjąć jednostki o większym tonażu i wielkości. Nowa infrastruktura powstanie na nabrzeżach chińskim i polskim. Wbudowany zostanie m.in. budynek dworca, tzw. galeria pasażerska, magazyny oraz parkingi. Powstanie też połączenie kolejowe między nabrzeżami oraz nowe drogi. Umowa została podpisana podczas konferencji w Gdyni. Wykonawcą inwestycji będzie zwycięzca przetargu, firma Dorako. W spotkaniu uczestniczył m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Szef resortu zaznaczył, że inwestycja to wielka szansa dla gospodarki portowej w Polsce. To jest niezwykle ważny dzień dla portu Gdynia, generalnie dla wszystkich naszych portów, ale szczególnie dla Gdyni, która po raz pierwszy od 50 lat realizuje tego typu inwestycje na taką skalę i z takim rozmachem. Nowy terminal promowy to otwarcie nowych inwestycji, które mają nastąpić w Gdyni. To dalsza część, która będzie kontynuowana poprzez budowę portu zewnętrznego, który mam nadzieję nastąpi w najbliższych latach. Nowy terminal ma przyjmować i obsługiwać jednostki o długości do około 240 metrów.
mieście 35 milionów złotych. Prace mają potrwać do 2021 roku. Profesor Elżbieta Starosławska już w piątek powróci na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Walka o jej powrót trwała aż 3 lata. Przedstawiciele centrum podpisali w czwartek ugodę z profesor Elżbietą Starosławską. Wcześniej zielone światło dał zarząd województwa lubelskiego. Profesor została odwołana z funkcji dyrektora w 2016 roku. Taką decyzję podjął jeszcze zarząd województwa z PO-PSL. Zarzucono profesorom gospodarność i nieprawidłowości w przetargach. Prokuratura umorzyła śledztwo. Od piątku będzie mogła ponownie zająć się kierowaniem placówką. Profesor Elżbieta Starosławska zapowiada ciężką pracę w dokończeniu budowy centrum, a do wydania jest jeszcze 168 milionów złotych. Będę się starała z wszystkich sił z Państwem wyprowadzić to, żebyśmy mogli pracować na rzecz pacjenta, ponieważ jest to naprawdę trend, który musi u nas zaistnieć co do leczenia nowotworów. To znaczy, musi być ta kumulacja intelektu, prawda, onkologicznego i kumulacja finansów. Bowiem to daje efektywność, a rozproszenie nic nie daje. Pieniędzy nie ma, efektów nie ma i teraz to wszystko musimy scalić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ostatnich latach przez nieumiejętne zarządzanie kolejnych dyrektorów popadło w długi. Zadłużenie sięga obecnie 80 milionów złotych. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, zapowiedział przeprowadzenie audytu w placówce. W czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W naszym kraju cierpi na nie około 2,5 miliona osób. Obchody Dnia Chorób Rzadkich wpisała się m.in. konferencja w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył szef resortu zdrowia. Minister Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji, że w niedługim czasie powstanie Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Najważniejszym jego założeniem ma być zapewnienie kompleksowego podejścia do tych chorób. O tym, na jakim etapie są prace dotyczące opracowania planu w tym zakresie, szef resortu zdrowia mówi też w rozmowie z telewizją Trwam. Już ze zespołu w ministerstwie wyszedł projekt planu dla chorób rzadkich i mam nadzieję, że szybko to będziemy wewnętrznie opracowywać w ministerstwie i wypuścimy już niedługo publicznie. To jest ważne, bo to koordynuje działania nasze jako urzędu na lata naprzód, żebyśmy mieli strategię zaplanowaną, dedykowaną chorobom rzadkim. Większość krajów europejskich ma takie plany, Polska do tej pory nie miała, jakoś się nie udawało tego stworzyć, więc jest taki mały sukces, który mogę zakomunikować pacjentom. Mamy przynajmniej draft tego planu i będziemy go, mam nadzieję, niedługo puszczać dalej. Dokument ma zawierać plan działania rządu na rzecz całej grupy chorób rzadkich, począwszy od ustawy refundacyjnej, działań legislacyjnych, aż po tworzenie jednostek, które powinny zajmować się leczeniem tych chorób. Przyjęcie programu nie będzie wiązało się z dodatkowym finansowaniem ani z wydzieleniem specjalnego budżetu w ramach budżetu NFZ. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że są pieniądze na choroby rzadkie, ale trzeba je lokować w sposób przemyślany. Narodowy plan dla chorób rzadkich ma być gotowy za kilka tygodni. Prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódca Korei Północnej nie doszli do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego na szczycie w Hanoi. Rozmowy Donalda Trumpa i Kim Jong-una zakończyły się też wcześniej niż planowano. Amerykańsko-koreański szczyt w stolicy Wietnamu nie zakończył się również podpisaniem wspólnego oświadczenia przez obu przywódców. Po zakończeniu spotkania Donald Trump wyjaśnił dziennikarzom, że porozumienia nie podpisano, ponieważ Korea Północna żądała zniesienia wszystkich nałożonych na nią sankcji, na co, jak mówił, Stany Zjednoczone się nie godzą. Korea Północna temu jednak zaprzecza. Amerykański prezydent tłumaczył, że mógłby podpisać porozumienie, ale nie byłoby ono satysfakcjonujące. Zaznaczył, że woli to zrobić dobrze niż szybko. Profesor Robert Alberski nie odbiera szczytu w Hanoi w kategoriach porażki, bo jak mówi, nikt raczej nie liczył tutaj na większy sukces. Politolog ocenia też, że Korea Północna powraca do swojej starej gry, prowadzonej z Zachodem. To znaczy mamy okresy ustępstw, które są, można powiedzieć, przeplatane takimi okresami twardszego kursu. No i chyba w tej chwili właśnie
wejdziemy w taki okres, gdzie Korea, można powiedzieć, skończyła na razie z ustępstwami i teraz myślę, będzie troszeczkę demonstrowała swoją siłę, zdecydowanie i tak dalej. Tutaj prezydent Trump odbiera lekcję cierpliwości, ale to lekcję cierpliwości przed nim odbierali i prezydent Obama, i prezydent Clinton, i wcześniej także za życia poprzednich przywódców tego typu gra się toczyła. Kreml zarzuca obu przywódcom brak elastyczności. Z kolei Japonia popiera postawę Trumpa, by nie iść łatwo na ustępstwa wobec Korei Północnej. Zdaniem ekspertów brak porozumienia na szczycie w Hanoi świadczy o twardej postawie negocjacyjnej obu stron. Były to wiadomości Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły codziennej prasy polskiej. Niezłomni Polacy, z okazji przypadającego dziś Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na naszym dzienniku specjalna karta z 7 portretami i życiorysami bohaterów antykomunistycznego podziemia i szczegółowe kalendarium uroczystości. Lilijka z karceru. W powojennej Polsce było ich ponad 1000. Młodzieżowe organizacje walczące z sowietyzacją Polski skupiały młodzież w wieku od 14 do 26 lat. Dodatek historyczny IPN poświęcony najmłodszym konspirantom i ofiarom komunizmu. W tym roku Instytut honoruje ludzi, których sądowe wyroki wymierzane przez ludową władzę przewyższały ich wiek. Bolesna prawda, jakie będą konsekwencje podpisanej przez prezydenta Warszawy genderowej deklaracji, co w tej sytuacji mogą zrobić rodzice, tłumaczy psycholog i prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochani, chciałbym teraz bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierają tak dzieło Radia Maryja, jak i dzieła Szynin Postale. Mają świadomość tego, że te dzieła tak długo będą istnieć, jak długo będziemy o nich pamiętać, jak długo będziemy solidarni właśnie z nimi. I dlatego dziś kierujemy nasze gorące Bóg zakłać do ofiarodawców, losowo wybranych. Oczywiście na ich ręce wszystkim dziękujemy, którzy Radio Maryja wspierają. Także telewizję trwała i dzieła obu postawy. A więc do losowo wybranych osób z Kanady, z Londyn, z koło przyjaciół Radia Maryja, czy Radio Matki Bożej Częstochowskiej należą następujący państwo: Ewa Adamiak, Wojciech Bator, Renata i Gortemar Dąbrowscy, Teresa i Tadeusz Fraszka, Iwona i Kazik Gaweł, Mariola Gaweł, Zofia i Mieczysław Kawa, Ewa i Paweł Kawa, Ani Kwiatkowska, Halina i Adam Kaguściński, Marek Kaguściński, Leonarda Leszkowicz, Władek Marzec, Aleksandra Moszczeń, Jona i Marian Niedziela, Bożena i Gustaw Polewscy, Anna i Jan Soku. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych dziś ze słowem wdzięczności spieszymy do naszych przyjaciół i ofiarodawców z Colorado, a także z Kalifornii, Colorado i Connecticut. A są to następujący państwo: Jolanta, Jacek, Chris, Teresa, Walas, Gabriela i Mark, Grant, Laruda i Józef Czyszczak, Grażyna i Marek Rakowscy, Anna i Franciszek, Grzyb, Krystyna Górecka, Teresa, Józef Szajda, Józef Guckowski, Małgorzata i Andrzej Klugowscy, Andrzej Róża Czoplik, Urszula i Janusz Barczyk, Maria i Jerzy Strzępek, Stanisław Kiero, Rafał Marek, Paweł Jaworscy, Anna Książek, Anna Matuk, Janina i Wacław Piekarscy. Uzapłać za państwa wsparcie, za życzliwość, za dobroć i dla wszystkich wspierających ten upominek muzyczny, a mam informację, w jaki sposób dołączyć do grona ofiarodawców, do rodziny Radia Maryja wspierającej nasze dzieła, tak w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Proszę, kochani.
Z
jakiejś okazji komuś zasponsorować jako prezent na jubileusz czy inne okoliczności, to takie możliwości będą. I tak organizowany będzie autokar Radia Maryja na doroczną pielgrzymkę Polonii z Otawie do Wilna na Kaszubach na uroczystości ku czci Miłosierdzia Bożego. Wyjazd i powrót oczywiście w sobotę 27 kwietnia. Już przypominamy, że coroczny bankiet wielkanocny Radia Maryja będzie w Polskim Centrum Kultury i będzie w niedzielę 28 kwietnia, to jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, albo inaczej, jak nieraz mówimy, Biała Niedziela. Pielgrzymka do amerykańskiej Częstochowy będzie w dniach od 5 do 8 lipca. Wyruszy z Toronto 5, czyli w piątek. Nawiedzimy m.in. Bazylikę Niepokonanego Poczęcia Matki Bożej w Washington DC. Natomiast pielgrzymka Radia Maryja do Fatimy, Lourdes, także w innych miejsc w Europie, będzie w dniach od 28 września do 6 października. Pielgrzymi będą mogli nawiedzić i zobaczyć Lizbonę, Fatimę, Salamankę, Madryt, Saragossę, Lourdes, Montserrat oraz Barcelonę. Zapraszamy szczegóły i zapisy, bilety już wkrótce, ale tak jak mówię, już te terminy jakoś może weźmy pod uwagę w planowaniu wyjazdów w tym roku. I uwagę jeszcze prosimy o Orchard Lake, okolice w stanie Michigan. Otóż w najbliższą niedzielę 3 marca o godzinie 1 po południu w kościele seminarium na świętszej Marii Panny w Orchard Lake odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny Ojca Świętego Franciszka, także w intencji Radia Maryja Telewizji 2 oraz wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Serdecznie zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja z Detroit i okolic, a także tych, którzy w tym rodzinie chcą się łączyć na wspólną modlitwę po przyświętej spotkanie, na którym dostępne będą, jak zawsze, zresztą publikacje o charakterze religijnym czy patriotycznym, a także będzie możliwość złożenia daru serca na dalszy rozwój Radia Maryja Telewizji 2 oraz dzieł powstałych przy radiu. Natomiast od tej niedzieli za tydzień, 30 marca o godzinie 9.30 przed południem w kościele pod wezwaniem Królowie Apostołów Hamtrzenich będzie odprawiona msza święta w intencjach naszych stałych. Serdecznie już dzisiaj zapraszamy rodzinę Radia Maryja z Detroit i okolic, także tych, którzy chcą się łączyć w tę rodzinę na wspólną modlitwę, a po przyświętej spotkaniu w sali parafialnej przy galerii cieście dostępne do tą publikację, ale także będzie możliwość złożenia daru serca na dalszą działalność Radia Maryja. I ogłoszenie dla Chicago 2 marca, czyli najbliższa sobota, pierwsza sobota miesiąca. Jak zawsze zapraszamy do Kościoła Świętych Pięciu Braci Męczenników. Tam będziemy modlić się w intencji Radia Maryja Ojca Świętego Franciszka, naszą ojczyznę, słuchaczy, ofiarodawców. Nabożeństwo wynagradzające niepokornemu sercu Maryi będzie o godzinie 6 wieczorem, potem modlitwa różańcowa, po nabożeństwie msza święta, tak w czasie różańca, jak i mszy świętej, polecać będziemy nasze stałe intencje. I jednocześnie informuję, że zawsze w czasie nabożeństwa jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też do nabywania ciekawych publikacji o charakterze religijnym i patriotycznym. Również w sobotę, 2 marca, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło Chicago zaprasza na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właśnie tutaj w Chicago, a szkoły polonijne zapraszamy do wzięcia udziału w biegu drogę wilczym, bieg pamięci żołnierzy. Wszystko odbędzie się w Parku Szabuna, to jest koło Kościoła Świętej Prescylii, a więc na wysokości Centrali Radia Maryja, dosłownie jeden blok od centrali. Ten park się
naszym sąsiedztwie znajduje. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 9.30 rano. Natomiast w niedzielę, to jest pierwsza niedziela miesiąca, zapraszamy do Kościoła Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Tam msza święta o godzinie 10.30, ale wcześniej modlitwa różańcowa w naszych stałych intencjach. Gorąco serdecznie pozdrawiamy księdza Antoniego Dziurka, proboszcza parafii. Kochani, teraz zapraszam do wysłuchania felietonu Głos Polski. Mówi do nas pan minister Antoni Macierewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Darczyńca. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, przez ostatnie tygodnie, przez całą Polskę, przez prasę, media, środowiska polityczne, społeczne, artystyczne, przechodzi dyskusja dotycząca mowy nienawiści, jak to sformułowano. Nawet wczoraj odbył się wspaniały, wielki, znakomity koncert artyści przeciwko nienawiści. Gratuluję wszystkim, którzy występowali w tym koncercie. Jestem oczywiście pod olbrzymim wrażeniem zarówno artystycznego, jak i moralnego wydźwięku tego działania. To wspaniale, że polscy artyści tak mobilizują siebie i całą winę wnoszą przeciwko nienawiści. Państwo zapewne pamiętacie, analizowałem bliżej cały ten problem, wskazując, że źródłem, genezą mowy nienawiści w Polsce jest agresja rosyjska i agresja sowiecka przeciwko Polsce, że takim punktem odniesienia dla mowy nienawiści był ten straszliwy plakat Armia Krajowa AK za pluty każą reakcji. Mówię to wszystko w przeddzień święta żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, tych, którzy zostali skazani przede wszystkim właśnie przez sowiecką i agenturalną nienawiść na nieistnienie, na zapomnienie, na pognębienie przede wszystkim moralnie tych ludzi. Nie tylko opluwano publicznie, nie tylko przedstawiano jako bandytów, złodziei, a ludzi demoralizowanych, ludzi zdolnych do zabijania dzieci, ludzi, którzy walczą ze wszystkim, co dobre i sprawiedliwe. Ich wsadzano do więzień ze zbrodniarzami hitlerowskimi, żeby jeszcze bardziej w ich samych oczach i w oczach społeczeństwa odczłowieczyć ich. Jest interesujące, jak do tego naprawdę, nie obłudnie, nie pozornie, ale w rzeczywistości odnoszą się dzisiejsze media i ci politycy, którzy najgłośniej krzyczą o mowie nienawiści, politycy Platformy Obywatelskiej, politycy tych ugrupowań, którzy siebie przedstawiają jako Europejczycy, jako ci, którzy walczą z ciemnogrodem, z prymitywizmem, z zacofaniem, z polskim nacjonalizmem. Mówię o tym dlatego, że ostatnio do wielu moich przyjaciół, kolegów, współpracowników zgłosił się redaktor pisma Fakt. Zarówno Państwo znacie to pismo, ono jest znane nie tylko z wielkiego nakładu, nie tylko z tego, że jest własnością koncernu niemieckiego, ale także z tego, że szczególnie brutalnie piętnuje środowisko niepodległościowe, piętnuje ludzi, którzy walczą i działają na rzecz niepodległości Polski, którzy ośmielają się domagać, by w Polsce były wojska amerykańskie, żeby przekopać Mierzeję Wiślaną, żeby zbudować silną polską armię, Wojsko Obrony Terytorialnej. To wszystko budzi w redakcji Faktu bardzo takie silne emocje. Otóż zgłosił się redaktor pan Łukasz Maziewski do wielu moich znajomych, że chciałby z nimi porozmawiać, że chciałby z nimi zrobić rozmowę. A więc widzę, że redakcja Faktu zajmuje się tą częścią środowiska niepodległościowego, z którą ja jestem także związany. I tak przyszło mi na myśl, żeby sprawdzić, kto to jest pan Łukasz Maziewski. I trafiłem na informację mówiącą o tym, że on chętnie by mnie zamordował. Gdybym miał milion chyba dolarów, złotych, szczerze nie pamiętam dokładnej sumy, to wtedy chętnie by zorganizował zamach, chętnie by mnie zamordował. Przedtem opisuję bardzo
to szeroko, że broń go podnieca, że jest zainteresowany bronią, jest zafascynowany bronią, że gdy trzyma pistolet w ręku, to rzeczywiście przeżywa niesłychanie jakieś wzniosłe i intensywne odczucia, a tutaj milion i już może mnie zamordować. Nie zauważyłem żadnej reakcji ze strony pana redaktora Lisa, ze strony pani Krosi-Krosnowskiej, ze strony innych dziennikarzy i polityków, którzy tak chętnie walczą z nienawiścią, zapominając o tym, kto naprawdę jest obiektem w Polsce nienawiści. Warto pamiętać o żołnierzach niezłomnych. Warto pamiętać o tych, których próbowano zniszczyć i zakopać fizycznie i moralnie. Warto pamiętać o tym, ilu ludzi poległo, walcząc z nienawiścią sowiecką i walcząc miłością o niepodległość Polski. Warto pamiętać, że jesteśmy im winni nie tylko wdzięczność, ale jesteśmy im winni dzisiaj wysiłek w działaniu na rzecz niepodległości. Bez względu na to, co napisze fakt, bez względu na to, co powie pani Kluś-Piostkowska, bez względu na to, co zrobi Platforma Obywatelska i bez względu na wszystkie przeszkody, jakie się będą przed nami piętrzyły. Jesteśmy to winni Polsce, ale jesteśmy to winni także żołnierzom niezłomnym. Cześć i chwała bohaterom. To felieton Głos Polski, mówił do nas pan minister Antoni Macierewicz. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do modlitwy różańcowej. Dzisiaj czwartek, więc chcemy rozważyć tajemnicę światła. Może przemienienie na górze Tabor. Poznawać Boga ciągle lepiej i głębiej w każdym napotkanym człowieku. Odkrywać w ludzkiej twarzy Boże podobieństwo. Pan łaskawa spraw, by odkrywał Jezusa codziennie na nowo i by On stawał się mi coraz bliższy. Aby pewnego dnia mógł powiedzieć, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Polecajmy Bogu Ojca Świętego Franciszka, wszystkie intencje, które w sercu nosi, módlmy się w intencji emerytowanego papieża Ojca Benedykta, także za naszą ojczyznę, potrzebę łaski, ale wierność i energią służby do wspólnemu dla rządzących, także za Radio Maria, wszystkie dzieła, które przy radiu wyrosły, za tych, którzy te dzieła tworzą, także za tych, którzy je wspierają modlitwą, cierpieniem, darami swoich serc. Módlmy się również w intencjach, które napłynęły do studia z Kanady. O zdrowie dla Ireny modlą się Państwo Wołowiec z Toronto. O zdrowie Boże Błogosławieństwo dla Stanisława Rak. O zdrowie dla księdza Czesława Kolasy. Zdrowie dla księdza Czesława Chmurzyńskiego. O zdrowie potrzebne łaski dla Aleksandry i Stanisława Nowakowskich. O wieczne szczęście dla świętej pamięci Heleny Rak. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych, czy na intencje, które napłynęły do studia w Chicago, są następujące: łaskę zdrowia dla brata Krzysztofa, który przebywa w szpitalu na intensywnej terapii po powikłaniach, po przejściu choroby grypy, prosi Edyta z rodziną. O zdrowie potrzebne łaski dla Janiny, o zdrowie i siłę dla Krystyny z Depo, potrzebne łaski, zdrowie, siłę dla Heleny, o zdrowie, siłę, Boże błogosławieństwo dla Aleksandry. Módlmy się także za Józefa i Stanisława, potrzebne łaski dla nich, prosi o to mama. W intencji błagalnej o zdrowie swoje, dzieci, wnuków, chorego zięcia na raka. Prośmy do Jezusa Miłosiernego, prosi Gizela z synem. Także o zdrowie błogosławieństwo Boże dla rodziny Rysiewicz, za duszę świętej pamięci rodziców Jana i Cecylii Sikora, męża Eugeniusza Sikora, szóstą rocznicę śmierci, kochanych dziadków Józefy i Eugeniusza Torba, braci Karola Ignacego oraz Emilię Kowalczyk, Józefa i Wędlin, prosi Stefania Sikora dla zmarłych o wieczne zbawienie. Także w internecie
intencji dziękczynnej z odebrania łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej, nasze błogosławieństwo Boże dla Bartosza w dniu urodzin, w intencji o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Romana w dniu imienin, w intencji dziękczynnej z odebrania łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Zofii i Romana z rodziną, także w intencji o zdrowie, błogosławieństwo Boże, otrzymanie pracy dla Michaela, o zdrowie Boże, błogosławieństwo, a także dary Ducha Świętego dla Bartosza, Michaela i Tomasa. I odbieramy telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Dzięki Panu jest moja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Do wszystkich dzieci chciałam się pomodlić za moje dzieci, za wnuczkę Zosię, która będzie miała tam parę dni urodziny swoje, ołożą opiekę i matkę o zdrowie, za kuzina Stanisława z Florydy, który będzie miał jutro urodziny, także dla mojego syna Józefa, który ma jutro swoje urodziny, i za Radio Maria, za wszystkich ojców i za wszystkich cierpiąca, szczególnie za Marię Magię, która w sobotę będzie jej pogrzeb i o pokój na świecie. Bardzo proszę o poprowadzenie modlitwy. I Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się
Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecamy ich drogie. Matko, nieustannej pomocy, módl się za nami. Pan z nami w czystu jest, to odpoczywanie razem i zeskwanie, a światłość wiekuista nie ma i świeci na wieki wieku, Pan jest to odpoczywanie razem i zeskwanie, a światłość wiekuista nie ma i świeci na wieki wieku, Pan jest to odpoczywanie razem i zeskwanie, a światłość wiekuista nie ma i świeci na wieki wieku, Pan nie odpoczywają w pokoju wieczne, mamy w intencji Ojca Świętego i według wszystkich intencji, jak pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami raz nie gardzisz, potrzebach naszych, ale odczerać i zły przywód, raz na zawsze wybacz, Panno Panna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi najwyższemu nas odnowaj, królowo Polski, módl się za nami, święty Janie Pawle Wielki, módl się za nami, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Wielki Bóg zapłać za wspólną modlitwę, serdecznie dzięki z Panem Bogiem, szczęśliwej do tej nocy. Jeszcze kilka minut. Chciałbym, aby teraz w ramach katechezy przez chwilę zatrzymać się nad tematem sumienia. Dziś posłyszymy się refleksjami księdza Adama Waltyna. Bo przed nami pierwsza sobota miesiąca, a wielu praktykuje spowiedź pierwszosobotnią. Chcemy jak najlepiej się przygotować, jak najlepiej przeżyć czy to nabożeństwo, ale szczególnie właśnie spotkanie z miłosiernym Bogiem, który chce odpuścić nam grzechy. A więc o sumieniu słów kilka. Może nieraz słyszymy słowa krytyki pod adresem tych, szczególnie może lekarzy, którzy ośmielili się podpisać tak zwaną klauzulę sumienia. Czy należy to krytykować? A może warto przypomnieć sobie właśnie te najważniejsze wiadomości o roli sumienia w życiu człowieka i co Kościół na ten temat podaje do wierzenia. Kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, w katechizmie może pamiętamy taką krótką definicję, która była do nauczenia się. Sumienie jest głosem Pana Boga w człowieku. Pełni funkcję nauczyciela, świadka i sędziego. I rzeczywiście, sumienie jest najpierw nauczycielem, ponieważ przestrzega nas przed złym czynem, a zachęca do pełnienia czynów dobrych. Jest świadkiem. Zgadza się, kiedy pełnimy dany czyn. Także nie możemy przed sobą się wyprzeć popełnienia tego czynu, nawet gdyby nam się udało oszukać innych, to siebie przecież nie oszukamy nigdy i nasze sumienie będzie nam przypominać, że winni jesteśmy popełnienia czynu niecnego, czynu grzesznego albo zaniechania czynu nakazanego, na przykład pójścia i uczestnictwa w niedzielnej przeświętej. Wreszcie po spełnieniu danego uczynku sumienie chwali nas za czyn dobry i gani za popełnienie czynu złego. Sumienie jest darem Boga dla wszystkich ludzi, niezależnie jaką wyznają religię, jaki wyznają światopogląd. Oczywiście, jeżeli mamy Pismo Święte i naukę Kościoła, to one pouczają nas dokładnie i szczegółowo, co dobre, a co złe. Ale nawet ludzie nieznający Boga wiedzą, że zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo są złe. O tym mówi im głos sumienia. Ale postępować słusznie należy kierować się sumieniem dobrze uformowanym, sumieniem pewnym. Człowiek jest odpowiedzialny za formowanie własnego sumienia. Ta formacja dokonuje się przez modlitwę, słuchanie i czytanie Pisma Świętego, kazań. Także może czytanie, interesowanie się żywotami świętych oraz poprzez sięganie do dobrych książek, oglądanie dobrych filmów. A takich nie brakuje, na przykład w telewizji Trwam. Formacja sumienia trwa całe życie. Kierowanie się sumieniem pewnym ma miejsce wtedy, gdy podejmujemy decyzję po modlitwie i po głębszym
przed nami się postanawiamy postąpić zgodnie z głosem sumienia. Chodzi o to, by podczas podejmowania decyzji ustrzec się wątpliwości. Oczywiście, skoro sumienie jest Bożym głosem człowieku, to powinniśmy zawsze postępować zgodnie z głosem sumienia. Nawet gdy sumienie się myliło, nikomu nie wolno postępować wbrew jego nakazom. To jest naczelna zasada w etyce katolickiej i chyba w ogóle w etyce, skoro do sumienia mogą apelować różni ludzie i decyzja na obu spotyka się ze zrozumieniem. Tylko systemy totalitarne i dyktatury różnego rodzaju odmawiają człowiekowi tego prawa. Między innymi nawet usłyszeliśmy o świętym Tomaszu Borusie, któremu sumienie nie pozwoliło uznać drugiego małżeństwa króla Henryka VIII i za posłuszeństwo sumieniu zapłacił życie. Podobnie postąpił 4 wieki później żołnierz Wehrmachtu z Wiednia, Otto Szimek, któremu sumienie nie pozwalało strzelać do niewinnych mieszkańców Machowej koło Tarnowa. Jego przełożeni uznali jednak, że odwołanie się do sumienia przysługuje tylko oficerom i Otto Szimek został najpierw aresztowany, a potem rozstrzelany. I dzisiaj różne rządy próbują stawiać się w miejsce Pana Boga i określać, któremu przykazaniu należy być posłusznym i w jakim zakresie. Obecnie najwięcej mówi się na temat odbierania życia dzieciom nienarodzonym. Są na świecie ludzie, którzy w jakimś szale, jakby opętani, domagają się pozwolenia na zabijanie dzieci nienarodzonych, tak jakby od tego zależało szczęście i przyszłość całego kraju. Tymczasem jest to jedna z najgorszych zbrodni, bo dokonana na istocie całkowicie zależnej od matki, która zamiast chronić swoje dziecko, podejmuje decyzję o jego zamordowaniu. Może niech tyle wystarczy, niech to będzie też przyczynek do naszej refleksji, abyśmy jak najlepiej mogli przy każdej spowiedzi spotykać się z Jezusem. A ja już z Państwem się żegnam, życzę błogosławionej i spokojnej nocy. Niech Was broni, strzeże wszechmogący Bóg Ojciec i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
zapraszamy do wysłuchania powtórzenia wczorajszej katechezy.